Witam wszystkich. Ja przyjechałem z Rzeszowa, z firmy Gierwalko. Tam pracuję jako architekt i na podstawie doświadczeń zdobytych przy pracy, przy budowaniu aplikacji GWA zrobiłem tę prezentację. A tematem tej prezentacji jest Enterprise Integration Patterns. Postaram się Wam opowiedzieć o wyzwaniach, jakie czekają projektantów, programistów i architektów przy budowaniu komunikacji dla mikroserwisów ich złożonych aplikacji. Na początek, czym jest mikroserwis? Mikroserwis jako jednostka składa się ze wszystkiego, co jest potrzebne do działania, czyli zawiera system operacyjny, framework, interpreter, języka, bazę danych, wszystko, co jest jej potrzebne, aby być autonomiczne, niezależne od innych mikroserwisów. Natomiast, gdy potrzebujemy skomunikować się z innymi mikroserwisami, używamy do tego jawnie dobrze zdefiniowanego, dobrze znanego wszystkim innym mikroserwisom API, niezależnego od platformy. I tutaj przykład mikroserwisu. Mamy tutaj dwa serwery aplikacyjne. Każdy składa się z Nginx-a, czyli serwera HTTP. Jest PHP FPM, puller połączeń, baza danych w replikacji, load balancer. To wszystko jest potrzebne, aby ten mikroserwis przykładowy działał autonomicznie. Dzięki temu, że zastosowaliśmy architekturę mikroserwisów, mamy wiele benefitów. I na przykład jednym z nich jest to, że możemy sobie każdy z tych mikroserwisów stworzyć w dowolnej dla nas technologii. Musimy mieć teraz na uwadze, projektując nasze rozwiązanie, to, żeby rozwiązanie komunikacyjne było niezależne platformowo. Dodatkowo, ponieważ jest to system rozproszony, będą mikroserwisy komunikowały się po sieci, więc mamy tu kilka wyzwań. Pierwsza rzecz, sieci traktujemy jako zawody. Jest szereg problemów, które może wystąpić przy komunikacji po sieci, dlatego musimy to mieć na uwadze. Druga rzecz, to sieci traktujemy jako wolne. Następna, wszystkie te nasze mikroserwisy, jak powiedzieliśmy, możemy zaimplementować dowolnej technologii, więc musimy mieć na uwadze to, żeby nasze rozwiązanie integracyjne było niezależne platformowo. I czwarta rzecz, każdy mikroserwis w trakcie swojego życia zmienia się. Deweloperzy tworzą nowe funkcjonalności. Nowa funkcjonalność może spowodować to, że aplikacja ma inne dane przyjmuje, inne zwraca, więc taka zmiana może powodować awarię w innym mikroserwisie, który używa tych danych, a naszym zadaniem jest, aby zminimalizować ryzyko tej awarii. Dlatego jest też dobrze znane podejście różnych powiązań mikroserwisów. Ok, teraz przejdźmy do przykładowych rozwiązań integracyjnych. Na początek takie mniej powszechne. File transfer. Mamy tutaj dwie aplikacje, które muszą się skomunikować. Aplikacja A eksportuje o określonym czasie, określone miejsce, znane aplikacji B, plik z danymi, a aplikacja B w określonym czasie pobiera z tego miejsca ten plik i sobie go ładuje. Tutaj często po stronie aplikacji B występuje element, który nazywamy integratorem. I ten integrator jest odpowiedzialny za transformację tego pliku do formy zrozumiałej dla aplikacji B. Jest to operacja ogólnie cykliczna, dosyć niezawodna, ponieważ mamy tutaj kilka różnych metod obejścia problemów na sieci, ale jest wolna, dlatego nie znajduje za bardzo zastosowania w aplikacjach webowych, które muszą szybko działać. Drugie rozwiązanie to będzie współdzielona baza danych. To rozwiązanie daje nam na pewno to, że jest szybkie. Dodatkowo, dzięki systemowi bazy danych możemy rozwiązać współbieżny dostęp do danych oraz na przykład ograniczyć dostęp do aplikacji mechanizmami prawnymi. Natomiast to rozwiązanie też ma swoje minusy. Nie jest do końca niezależne platformowo, ponieważ aplikacja, która łączy się do bazy, musi mieć możliwość, musi mieć sterownik, aby się do niej połączyć. A drugim problemem jest to, że 100% polega na sieci. Jak tracimy połączenie z siecią, tracimy komunikację. Ok, teraz przejdziemy do bardziej znanych rozwiązań, czyli Remote Procedure Invocation. No jest to powszechne API, które sobie wystawiamy na HTTP.
czyli jakiś SOAP czy REST. Aplikacja A potrzebuje skomunikować się z aplikacją B, więc woła za pomocą protokołu HTTP metody wystawione przez aplikację B. I tutaj przykładowy kawałek kodu w PHP. Tworzymy sobie klienta w GUIZ-u, dajemy endpoint naszego mikroserwisu, jakąś prostą autoryzację i za pomocą metody GET chcemy pobrać produkty, które mają w nazwie słowo mouse. Proste, szybkie do zaimplementowania, bardzo powszechne, ale ma swoje minusy. Przede wszystkim wynikające z natury PHP i protokołu HTTP. PHP jest blokujący, a HTTP jest synchroniczny, więc w nosi czasu wygląda to w ten sposób. Aplikacja A przyjmuje żądanie, przetwarza je, w tym momencie potrzebuje zawołać mikroserwis aplikację B, tworzy żądanie HTTP i wysyła żądanie. W tym momencie, gdy aplikacja B przetwarza żądanie, aplikacja A stoi bezczynnie, blokując procesor i inne zasoby. Jest to nieoptymalne dla serwera. Wywróci odpowiedź, wraca do przetwarzania danych. Dodatkowo to rozwiązanie jest też bardzo mocno polegające na sieci, więc jeżeli awaria sieci lub jakieś spowolnienie, może być timeout i szereg innych problemów, to nie jest koniec problemów. Jeżeli zrobimy sobie takie coś, czyli każda aplikacja z każdą włączymy, jeszcze niekoniecznie wszystkie będą miały wspólny mechanizm, zostaje nam antywzorzec znany pod nazwą stovepipe. I właśnie ten stovepipe charakteryzuje się tym, że brakuje nam wspólnego takiego podsystemu komunikacji dla tych naszych mikroserwisów, czyli każda łączy się na swój sposób, każda na piechotę implementuje sobie tą autoryzację i tą komunikację. Mogą wystąpić przez to różne strategie tej integracji, czyli może być REST, SOAP, może być na przykład kawałek replikowanej bazy danych, no co nam przyjdzie do głowy generalnie. Trzecia rzecz, że te połączenia są point to point, czyli fizycznie wskazujemy, gdzie chcemy się połączyć. I to też jest właśnie złe. To jest ogólnie znane jako stovepipe. Teraz, żeby rozwiązać ten problem, musimy zastosować coś, co nazywamy API Gateway. API Gateway jest taka bramka, w której rejestrujemy wszystkie mikroserwisy i poprzez nią przechodzi komunikacja. Chciałem tutaj jako przykład podać rozwiązanie oparte o Kong API. Jest to projekt otwarty, który możemy sobie użyć. On jest oparty o Nginxa, przygotowany do skalowania, niezależny od platformy. I on pełni rolę właśnie takiej bramki API. Dodatkowo, żeby usprawnić, stosujemy się takiej zasady, która nazywa się Smart Endpoint Dump Pipes. Czyli tak. Mikroserwisy, które komunikują się ze sobą, dokładnie wiedzą, co mają i jak zrobić z tą wiadomością, natomiast mechanizm, który przenosi tą wiadomość, tylko ją przenosi, nic tam więcej nie robi. Jest to zasada opozycyjna do dobrze znanych nam szyn ESB. Szyna ESB, ta szyna pełni rolę takiego middleware'a, który tam robi autoryzację, routing, broadcasting, transformację, no masę różnych rzeczy robi. A tutaj mamy zasady właśnie, że mamy mądre końcówki i rurę, która tylko przekazuje te wiadomości. Trzecia rzecz, jaką można zrobić, żeby sobie usprawnić ten mechanizm, jest to wyciągnięcie sobie do abstrakcji właśnie tego mechanizmu połączenia między mikroserwisami, na przykład jakieś paczki w kompozerze, i wtedy utrzymujemy ten kod tylko w jednym miejscu. Nie musimy każdorazowo tego zmieniać. I dzięki takim dostosowaniu takich mechanizmów mamy teraz taką architekturę naszej aplikacji. Tutaj na zielono, prostokątach, są aplikacje frontendowe w MZ-cie. One komunikują się właśnie przez tą bramkę do mikroserwisów i tylko przez nią. Mikroserwisy, jeżeli potrzebują się między sobą komunikować, robią to też przez tą bramkę. I w ten sposób mamy tutaj dużo uproszczoną i bardziej niezawodną tą komunikację. Teraz inne podejście, teraz bardzo modne. Jest to kolejkowanie wiadomości i komunikacja wiadomościami. Mechanizm bardzo prosty. Aplikacja tworzy sobie wiadomość, wysyła ją na wspólną szynę i później sobie aplikacje zainteresowane subskrybują tę kolejkę i procesują te wiadomości. Jest to synchronizacja
jest to komunikacja asynchroniczna. Dzięki temu mamy wiele właśnie benefitów. Między innymi mamy lepsze zarządzanie procesami i obsługujemy problem throttlingu. Jeżeli w tradycyjnym podejściu mamy dużą liczbę żądań do serwera, jesteśmy w stanie tak zdegradować zasoby, że będzie serwer wolno odpowiadał. Natomiast przy tym podejściu sam proces dodania do kolejki jest szybki. Jest to podejście publish and forget, czyli interesuje nas wszystko do momentu opublikowania tej wiadomości. Przetwarzanie tej wiadomości zajmuje się inny proces, który możemy sobie zarządzać, ile ich tam ustawimy i jak będziemy sobie je dalej skalowali. Natomiast jeżeli chodzi o wyzwania, no jest to dużo bardziej złożony model programowania. Jest problem sekwencyjności. Jeżeli publikujemy pierwszą, drugą, trzecią wiadomość na tej kolejce, nie mamy gwarancji, że w tej samej kolejności zostaną one przetworzone. I trzecia rzecz, to mamy masę scenariuszy synchronicznych, których działanie musimy zmienić, żeby pasowało do tego mechanizmu komunikacji. Teraz przykład. Mamy aplikację, w której użytkownik tworzy konto. Utworzenie konta wiąże się z zapisem danych użytkownika do bazy, wysłanie maila i przykładowo dodanie mu jakiegoś linka do konta. Teraz nasz tradycyjny kod wygląda w ten sposób. Mamy tutaj taki kontroler, to jest oparty o Cyrex Framework. Tworzymy sobie tutaj ręce, przypisujemy dane, walidujemy, zapisujemy do bazy danych i na koniec jest tu wysyłka tego maila. Co na pierwszy rzut oka widać, że ta wysyłka maila jest tutaj problematyczna, ponieważ jedna rzecz, ona długo trwa, a druga rzecz, że jest to połączenie do zewnętrznego serwera, więc może tutaj być problem, który spowoduje awarię. Żeby to trochę usprawnić, możemy sobie zmodyfikować ten kontroler tak, żeby zamiast wysłać tego maila, dodamy sobie wiadomość, zdarzenie do kolejki. Tutaj przykład. Dostaje tworzenie ENCI, zapis do bazy danych, walidacja. Natomiast tutaj kawałek kodu oparty o bibliotekę Bunny. Deklarujemy sobie użycie exchange'a, nazwaliśmy go created. Następnie publikujemy na tym exchange'u wiadomość. W ciele wiadomości zawieramy dane tego użytkownika zakodowane w formacie JSON. I zwracamy odpowiedź do przeglądarki. Użytkownik został utworzony, a wysyłkę maili za chwilę zrobimy w innym procesie. Teraz musimy sobie stworzyć proces, taki skrypt, który wywołamy z linii poleceń i przetworzymy sobie wiadomość tej kolejki. I tutaj przykładowy kod. Łączymy się do naszej kolejki, do naszego exchange'a, deklarujemy kolejkę, łączymy ją z exchange'em, tutaj ustawiamy, że będziemy pobierali po jednej wiadomości. Możemy sobie ustawić większą liczbę, jeżeli na przykład mamy problem z siecią i nie chcemy bardzo degradować tego zasobu. Następnie przekazujemy funkcję, która zostanie wywołana dla każdej jednej wiadomości pojawiającej się w tej kolejce. W tej funkcji rozkodowujemy ten payload wcześniej przekazany w JSON-ie, aplikujemy do naszego e-mail serwisu, wysyłamy i potwierdzamy wiadomość, ona znika z kolejki, jest przetworzona. Teraz jak to wygląda na osi czasu? Utworzyliśmy ECE, zapisaliśmy do bazy danych, następnie wyemitowaliśmy zdarzenie do kolejki. Tutaj odesłaliśmy odpowiedź do przeglądarki, a w międzyczasie inny proces zrobił robotę z wysyłku maili i zyskaliśmy dzięki temu dużo czasu. No, a poza tym nasza aplikacja jest bardziej niezawodna. Teraz to był przykład na wiadomość typu zdarzenie, teraz będzie przykład na wiadomość typu command. Mamy taką sytuację. Użytkownik chce sobie wystawić jakiś produkt, sprzedać na marketplace. W tym przykładzie posłużę się protokołem JSON-RPC2. On charakteryzuje się tym, że wysyłamy żądanie wywołania metody do serwera aplikacyjnego, podajemy explicit nazwę metody i parametry oraz unikalny w obrębie sesji użytkownika identyfikator. Więc użytkownik wysyła takie żądanie, tworzy opcję, wysyłamy żądanie do serwera aplikacyjnego. Nasz unikalny identyfikator tego wołania to jest 484.
Serwer aplikacyjny robi nam jakąś pierwszą walidację, czy nadaje się w ogóle to do przetworzenia, po czym dodaje do sesji użytkownika informację, że jest takie żądanie o tym identyfikatorze do przetworzenia, zakolejkowane. Dodaje do kolejki, tutaj do Rabbita, wiadomość create auction, identyfikator oraz wszystkie parametry potrzebne do tego. Zwraca odpowiedź, załóżmy pusto do użytkownika, do przeglądarki, a w tle inny proces pobiera tę wiadomość, tworzy aukcję, załóżmy, że jest to proces dosyć złożony i czasochłonny. Następnie po przetworzeniu tej wiadomości, po utworzeniu tej aukcji, tej wystawieniu tego produktu, z powrotem publikuje na kolejce, tylko kolejce rezultatów już, wiadomość, że wywołanie ID 484 i rezultat. Proces pracujący po stronie serwera aplikacyjnego nasłuchuje na tej kolejce, pobiera z niej tą wiadomość i przypisuje w sesji użytkownika, że pod tym identyfikatorem będzie już konkretna odpowiedź, taki rezultat. Jak to wygląda w komunikacji? Taki request jest wysyłany na początku. JSON MVC 2.0, metoda create auction, parametry do niej potrzebne i ten nasz unikalny identyfikator. I załóżmy, że w odpowiedzi właśnie jest pusta odpowiedź. Teraz użytkownik ma dwie opcje. Albo zostanie na tej stronie, poczeka chwilę, albo kliknie coś innego, czyli wywoła inną metodę. W JSON MVC stosuje się taki mechanizm, że robi się okienko, załóżmy 500 milisekund, w trakcie którego zbiera się te wywołania metod, czyli około jednorazowo każdy metod, więc jest ich po kilka wysyłane na to serwera. Możemy sobie zastosować taki mechanizm, że przez 2 lub 3 okienka nie ma żadnego zawołania, to kontrolnie wysyłamy pusty request do serwera i odbierzemy potencjalne odpowiedzi, które tam czekają. Ale załóżmy, że ten użytkownik kliknął przycisk, żeby załadować swój dashboard, więc wysłał nową wiadomość z identyfikatorem 485. To zostało przetworzone. Dla uproszczenia założyłem, że z cache'a jest załadowane, więc momentalnie odpowiadamy na 485 oraz sprawdzamy w sesji, że mamy w sesji użytkownika już odpowiedź na 484. Więc odsyłamy mu dwie odpowiedzi w tym przypadku. Czyli żądanie było takie, metoda load dashboard bez parametrów, mamy identyfikator, a w odpowiedzi dostajemy tablicę z odpowiedziami na tą poprzednią i na tą aktualną. I w ten sposób zaimplementowaliśmy sobie 100% asynchroniczną komunikację opartą o kolejki za pomocą tego protokołu JSON MVC 2. Jest to model teoretyczny. W praktyce nie spotkałem się jeszcze z takim. Bardziej są stosowane rozwiązania hybrydowe, czyli jest trochę RPI i trochę właśnie kolejkowania. To wszystko, jeśli chodzi o moją prezentację. Czy są jakieś pytania?